Nicky Biele-Nielsen był najbardziej wysuniętym piłkarzem kolejorza w meczu z FK Pelister Bitola. Duńczyk wrócił do wyjściowego składu po blisko 11 miesiącach przerwy. Po raz ostatni zagrał od pierwszej minuty w meczu o stawkę w sierpniu 2016 roku w starciu z Krakowią. Później na boisku pojawił się zaledwie czterokrotnie, ale tylko jako rezerwowy. W czwartek 29-letni Duńczyk wykorzystał swoją szansę i otworzył wynik pucharowego spotkania, zdobywając bramkę z rzutu karnego. It's a good result in the first game in the Euroleague, so and you know, it was in the start it was difficult because they play with five defenders, so it was a good to get penalty there. I get the penalty myself and I was the one to kick, so it was important for the team that we had one goal there early in the game, so we didn't get nervous or something, because when you play against a team who stays so deep, it's always difficult to create, you know. So, yeah, it was very nice. Oprócz Nickiego Bile, bramkarza FK Pelister Bitola pokonali dwukrotnie Mario Szitum oraz Radosław Majewski. Co ciekawe, wszystkie gole podopieczni Nenada Bielicy zdobyli ze stałych fragmentów gry. This is an important thing to have, to be good at that, because if we play have difficult games where we don't create so much, you know, this is sometimes can win games. Like today, we score four goals on Star FK Malindigiri. To, że skuteczność podczas stałych fragmentów może być wizytówką kolejorza w nowym sezonie, pokazał już mecz sparingowy z Hapoelem Berszewa. Tam piłkarze Nenada Bielicy dwie z trzech bramek zdobyli po rzucie wolnym i rzucie rożnym. Minuta, uwaga, dośrodkowanie, zamieszanie, jest gol! STS, zakłady bukmacherskie, sponsorem strategicznym Lecha Poznań.